I witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu PLGBC Experts. Dzisiaj będziemy rozmawiać o żyjących zielonych fasadach razem z ekspertkami z firmy Hadart. Są z nami pani Beata Mitrus-Kasprzak. Dzień dobry. Oraz pani Joanna Guralewicz. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie naszym ekspertkom. Po części merytorycznej został przeznaczony czas na serię pytań i odpowiedzi, także nawet w trakcie prezentacji zachęcam do wpisywania pytań, może przemyśleń, jakichś refleksji. Później będziemy o tym dyskutować, a żeby nie uciekło, warto zapisać. Także czat jest do Państwa dyspozycji. I żeby już nie przedłużać, myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby oddać głos już naszym ekspertkom. Także drogie Panie, zachęcam do udostępnienia prezentacji i startujemy. Czy prezentacja jest widoczna? Tak jest. Dzień dobry jeszcze raz. Jesteśmy tutaj pracownikami firmy Hadart. Zielone ściany, zielone elewacje wykonujemy tak naprawdę już od 23 lat. Pierwszą naszą zieloną fasadę stworzyliśmy w 2000 roku, przełom 99-2000. Była to realizacja ogrodów na dziedzińcu Warty. Tam zrobiliśmy zieloną ścianę, oczywiście w postaci pnączy na elewacji. Był to dziedziniec zacieniony, w związku z tym zastosowaliśmy pnącza, one zresztą były w projekcie, projekt był wykonywany przez nas, tylko byliśmy firmą wykonawczą, więc po prostu w projekt były wpisane konkretne gatunki. Był to akurat w tym przypadku kokornek wielkolistny, pnącze posadowione na linach, na cięgnach, które znajdowały się w dziedzińcu i sięgały mniej więcej do wysokości drugiego czy trzeciego piętra, już nawet nie pamiętam. Zaraz zobaczymy to później na zdjęciach. Więc to była nasza pierwsza realizacja. Mamy to szczęście, że te nasze ogrody i tą zieloną fasadę w tym miejscu serwisujemy tak naprawdę cały czas, czyli tak naprawdę już 22-23 lata. I mamy doskonałą okazję obserwować, jak te pnącza rosną, jak się zachowują, jak się zmieniają w czasie. Jest to też o tyle ciekawe, że ta fasada tak naprawdę jest, znaczy cały ten ogród i również te pnącza są posadowione na stropach. Także tutaj mamy taką sytuację, że mamy niewielką ilość substratu, 40 cm mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam. A pnącza rosną, mają się świetnie i naprawdę bardzo, bardzo zarosły te fragmenty elewacji. Także cieszymy się, bo obserwujemy to na bieżąco i mamy tutaj duże doświadczenie i wyciągamy wnioski na przyszłość. Oczywiście nasze ściany i żyjące fasady wykonujemy również w rozwiązaniu systemowym. Nasze zielone ściany robimy od kilku lat, a tak naprawdę od 2018 roku robimy ściany zewnętrzne. Mieliśmy to szczęście, że pierwszą naszą ścianę wykonaliśmy w Szczecinie. To ze względu na te warunki klimatyczne, które tam są troszeczkę łagodniejsze, uznawaliśmy za taki dobry start naszej realizacji, na taką pierwszą realizację eksperymentalną troszeczkę. Inwestor nam zaufał, było to dla niego bardzo ważne, żeby zrobić tą ścianę. I cieszymy się, ponieważ wyszło bardzo fajnie i do tej pory tak naprawdę, jak to mówi inwestor, ten budynek to jest głównie ta zielona ściana, potem długo, długo nic, a potem reszta. Więc też cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie i że to naprawdę fajnie wyszło.
Jeżeli chodzi o żyjące zielone fasady, tutaj mamy oczywiście system, który przetestowaliśmy i który wykonujemy, który powstał w Hiszpanii przy udziale Uniwersytetu w Sewilli. Tam zostały przeprowadzone różnego rodzaju testy, badania potwierdzone wnioskami, dokumentami. Oczywiście później również nasze ściany rozwinęliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Tutaj oni też mieli swoje doświadczenia, robili zieloną ścianę na elewacji swojej uczelni, z tym, że bardzo była to trudna też realizacja, ponieważ cała zielona ściana znajduje się na elewacji południowej. Były to bardzo wymagające warunki i dzięki temu Uniwersytet też ma dość duże rozeznanie, jeśli chodzi o tego typu realizacje. Natomiast z takich naszych pierwszych wniosków już widzimy, jak bardzo zmienne są warunki w Polsce i przede wszystkim jak bardzo potrafią być ekstremalne. I nawet klimat w Lublinie okazało się, że dosyć znacznie różni się od tutaj naszych warunków warszawskich, nie mówiąc już o Szczecinie czy o Katowicach, gdzie także mamy przyjemność obserwować naszą zieloną ścianę. Także mamy już troszeczkę doświadczeń też z różnych regionów Polski, co bardzo ciekawe jest, jeśli uzupełniamy to o doświadczenia kolegów z Hiszpanii czy też z Anglii i mogliśmy po prostu skonfrontować nasze polskie badania razem z tym, co obserwowano w innych krajach tutaj na terenie Europy. Znaczy również konfrontujemy te nasze wnioski i to, co obserwujemy, serwisując nasze ściany z tymi opiniami na temat zielonych elewacji, które się pojawiają w środowiskach uniwersyteckich w ogóle w Polsce. Wszyscy pewnie mamy świadomość tego, albo jeżeli ktoś nie wie, no to w Warszawie powstał już kilka lat temu ogród wertykalny, taki eksperymentalny na Mokotowie. To był w jakimś tam chyba, znaczy nie znam systemu, nie pamiętam, ale wiem, że tam były takie wnioski ze środowiska naukowego, że nie do końca troszeczkę się to sprawdza, że jest dużo wymian, że te rośliny wiosną, zimą wyglądają nieatrakcyjnie. No i tak naprawdę chyba zawsze gdzieś tam są takie sugestie, żeby iść i robić te elewacje w formie pnączy, tak, takich standardowych rozwiązań, które mamy. Oczywiście jak tak naprawdę no forma pnączy jest bardzo uniwersalna i chyba najtańszą formą zielonych fasad. Natomiast takie fasady, systemowe rozwiązania, które my stosujemy, są pewnie już takie bardziej ekskluzywne i skrojone do konkretnych projektów, może mniejszych, na mniejszą skalę, ale takich troszeczkę bardziej chyba wymagających, gdzie architekci mają bardzo konkretne wymagania i czasami trzeba takie elewacje zrobić i jak widzimy, chyba to ma sens. Oczywiście, jeżeli chodzi o te elewacje, mają one bardzo dużo pozytywnych tutaj funkcji. Naturalny izolator akustyczny, obniżenie hałasu docierającego do wnętrza budynku, dodatkowa ochrona tak przed skutkami upałów, ale oczywiście w drugą stronę, również przed mrozami, czyli takie zielone fasady pełnią funkcję docieplenia. Są oczywiście świetnym elementem systemów retencji wody, prawda? Co, zwłaszcza przez ostatnie lata, kiedy mieliśmy do czynienia z suszą, pokazało, jak ważne jest to, zwłaszcza w środowisku miejskim, prawda? Oczywiście na pewno mniej retencjonują wody niż dachy ekstensywne czy dachy intensywne, bo są to ogrody pionowe i ten deszcz, który na nie pada, na pewno nie w takim stopniu jak na płaskiej powierzchni jest retencjonowany, ale na pewno jakieś tam znaczenie w środowisku to ma. Oczywiście jest to również ochrona przed rozprzestrzenianiem ognia. Systemy, które my stosujemy, mają certyfikaty trudnopalności. Także tutaj też jest to potwierdzone badaniami i w laboratoriach specjalistycznych. Filtrują i czyszczą powietrze. To jest potwierdzone i sprawdzone. Na tych liściach osadza się bardzo dużo pyłów miejskich i to na pewno ma duże znaczenie w filtrowaniu i oczyszczaniu powietrza. Oczywiście w ścianach zagnieszczają się owady, ptaki, czyli są to
miejsca do w środowisku miejskim, świetne miejsca dla zwierząt i owadów. Wprowadzają bioróżnorodność, poprawiają efektywność energetyczną, czyli jakby można oczywiście można zaoszczędzić na ociepleniu budynku. Naturalna bariera dla wiatru, zima doskonała, dodatkowa izolacja, latem naturalnie chodzi budynek i otoczenie. Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym, poprawia estetyka, tutaj jest to na końcu u nas oczywiście wymienione. Oczywiście niektórzy to uważają za jedną z podstawowych zalet zielonych elewacji. No i oczywiście jest to powierzchnia biologicznie czynna. Niektóre już gminy, z tego co wiemy, zgłaszają się do nas, niektórzy właśnie inwestorzy, ponieważ mają zwolnienie z podatków od nieruchomości. Jest to traktowane już jako powierzchnia biologicznie czynna. W związku z tym są tutaj pewne ulgi dla inwestorów. Oczywiście my ze swojej strony cały czas namawiamy do wykonania takich ścian, ponieważ jest to po prostu powierzchnia biologicznie czynna i tak naprawdę koszt, który jest ponoszony w związku z tymi ścianami, na pewno w przyszłości się zwraca, a nie jest to żaden dodatkowy koszt tak naprawdę, ponieważ jeżeli się zieloną elewację wpisze już na etapie projektu i zrobi się to świadomie i dobrze we współpracy z architektami krajobrazu czy też z firmą od konkretnego systemu, to naprawdę jest to koszt, który i tak trzeba ponieść na elewację, każdy inwestor taki koszt ponosi, a tutaj po prostu jest to tylko przekierowanie tych kosztów na zieloną ścianę. Po prostu jest to koszt wykonany inaczej, tak? Poniesiony inaczej, nie na zwykłą elewację, tylko na elewację zieloną i warto mieć to na uwadze od razu, żeby takie rozwiązania i konsultacje przegadać z architektami krajobrazu na etapie już decyzji, że taka ściana powstaje. Ponieważ jakby są duże doświadczenia już, dużo wniosków i na przykład to, żeby tą ścianę wykonywać na konkretnej elewacji. Jedne elewacje są lepsze, drugie gorsze, na innych elewacjach ściany wymagają mniej pielęgnacji, na innych troszeczkę więcej. Także tutaj warto naprawdę to ustalać już na etapie projektowania. Tutaj mamy taki przykład na podstawie Wiednia, gdzie w gorący letni dzień duża zielona fasada o powierzchni 850 m2 ochładzała, robiła taką robotę jak 75 klimatyzatorów o mocy 3000 W, także przez 8 godzin. To chyba jest takie bardzo dające do wyobraźni, jaką dobrą robotę robią te zielone fasady. Jak można to przełożyć po prostu na koszty utrzymania budynku, zwłaszcza kiedy mamy takie ekstremalne lata i upały trwające nawet po kilka tygodni, no to rzeczywiście się okazuje, że te koszty mogą być naprawdę duże. A przy okazji bardzo fajna elewacja. Tak. Chciałyśmy też opowiedzieć troszeczkę o tym, co wyróżnia nasz system, który przede wszystkim naszym głównym atutem jest... No cześć. Możemy teraz? Dziewczyny, bardzo proszę, włączcie jeszcze raz mikrofon, bo tutaj mieliśmy jakieś zakłócenia. Dobrze? Ja was musiałam wyciszyć, to włączcie jeszcze raz. O, super. I proszę, kontynuujmy. Czy widać naszą prezentację, tak? Tak, tak, prezentację cały czas widać, także proszę kontynuujcie odnośnie właśnie tych wyróżników, o których zaczęłyście już mówić. Tak, no więc przede wszystkim nasz system ma certyfikat trudnopalności, co jest bardzo ważne, kiedy mamy do czynienia z budynkami użyteczności publicznej, ponieważ jest to jedno z podstawowych kryteriów, tak, kiedy inwestor no, musi potwierdzić, że rzeczywiście ten budynek będzie bezpieczny zarówno dla osób mieszkających w nim, czy też pracowników. Drugi taki nasz certyfikat to jest certyfikat niskiego śladu węglowego i bardzo się cieszymy, że też inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, aby rzeczywiście obniżać ten ślad węglowy i jest to potwierdzone też przez fundację i badania w przypadku naszego systemu.
Kolejną na pewno niebagatelną zaletą jest niskie zużycie wody przy naszym systemie. Tak średnio jest to około 2 litrów na metr kwadratowy na dobę. Maksymalne zaobserwowane zużycie wody to było około 5 litrów na metr kwadratowy w jakieś bardzo takie gorące dni przy południowej elewacji. Natomiast te 2 litry to jest takie statystyczne, czasami oczywiście w chłodniejsze dni, czy też przy elewacji północnej będzie to jeszcze niższe. Przede wszystkim nasz system umożliwia korzeniom bardzo dobry rozrost. Wyjątkowo żywotność roślin jest właśnie zapewniona dlatego, że korzenie mają bardzo dobry dostęp do powietrza, dzięki temu mogą się rozwijać. Nasze kieszenie są też odporne na promieniowanie ultrafioletowe i wykonane z 3 warstw tkanin organicznych syntetycznych. Właśnie tutaj niebagatelna rola Uniwersytetu w Sewilli, gdzie przeprowadzono przez x lat badania na temat doboru idealnych materiałów, aby rzeczywiście ten system spełniał wszystkie te zalety i stanowił dobre miejsce do rozwoju roślin. Nasze materiały pochodzą w 60% z recyklingu, na co też wielu inwestorów zwraca obecnie uwagę. Kolejną taką naprawdę wielką zaletą naszego systemu jest jego lekkość. W pełni nawadniony system podawany jest tak w badaniach wraz z roślinami oraz przy pełnym podlaniu. Waży poniżej 50 kg na metr kwadratowy. Natomiast z naszych obserwacji i z naszych tutaj badań, które też Państwu dalej w dalszej części prezentacji pokażemy, wynika, że było to około 27 kg na metr kwadratowy, a więc jest to bardzo, bardzo dobry wynik. No i przede wszystkim łatwość serwisowania naszego systemu, bo jest możliwy po zamontowaniu zielonej ściany łatwy demontaż paneli, jeśli by zaszła taka potrzeba, albo też łatwe sprawdzenie systemu nawadniania, czy też szybka wymiana roślin, jeżeli byłoby to konieczne. Także po prostu jest to praktyczne zarówno podczas montażu, jak i potem na etapie serwisu. Dodam jeszcze może, że w tych 3 warstwach, o których jest mowa, ostatnia warstwa, ta tylna naszego systemu, jest warstwą wodoodporną. Także tutaj inwestorzy nie muszą przy założeniu wykonania tej zielonej fasady w naszym systemie robić dodatkowej izolacji ściany przed wilgocią. Także to też jest rozwiązanie bardzo wygodne i jest bardzo praktyczne. Nasza pierwsza zielona fasada, którą wykonaliśmy, to jest właśnie wizualizacja, powstawał projekt koncepcyjny, jeszcze z naszym starym logo na górze. To taki pierwszy etap rozmów z inwestorem i koncepcja, która tak naprawdę została wybrana do realizacji. Nasze projektowanie uwzględnia i wykonanie akurat w tym przypadku uwzględniało również konstrukcję ściany. Temat był dość trudny, ponieważ można było tak naprawdę tutaj złapać się do budynku tylko pomiędzy piętrami do żerbetu, więc musieliśmy zaprojektować tą konstrukcję bardzo indywidualnie do tego miejsca oczywiście, uwzględniając materiał, z którego zbudowany jest budynek. Nasz system skład opiera się, znaczy te zielone fasady, które my wykonujemy w tym systemie, opierają się o moduł metr na metr. Tutaj staramy się trzymać ten moduł. Oczywiście dostosowujemy się do wymiaru ściany. Skrajne moduły są wtedy mniejsze lub większe. Tutaj na bieżąco konsultujemy to z konstruktorem, ich maksymalny wymiar i wagę i ciężar. Także tutaj jest to wszystko na bieżąco konsultowane z branżami specjalistycznymi. Tutaj widać ten podział modułów oraz taki wycinek projektu konstrukcyjnego, jak to wyglądało na etapie projektowania. Wykonując zielone fasady, zawsze staramy się wcześniej zrobić bardzo dokładną analizę warunków świetlnych, gdyż tutaj wiemy i widzimy, że jak jest nasłonecznienie, jest to jedna z podstawowych informacji do doboru gatunkowego i do tego, jakie później w przyszłości jest zużycie wody dla tej ściany. Tutaj akurat jest wycinek takiej analizy. Otrzymując od zamawiającego PZT budynku i sąsiednie
i sąsiednie budynki. Robimy sobie taką analizę o różnych porach roku. Patrzymy, jak to słońce się układa, jak pada cień, ile będziemy mieli światła, w jakich godzinach. I dopiero na tej podstawie, po takiej dogłębnej analizie wędrówki słońca i cienia, robimy dobór gatunkowy i projektujemy nawodnienie. Tutaj jest taki wycinek przykładowej małej ścianki. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kolejny etap prac? Tutaj już jest pokazany podział na poszczególne moduły. Przykładowa koncepcja projektu na podstawie właśnie elewacji w Posejdonie. Tak wygląda pierwsza wersja koncepcji. Ona potem oczywiście była bardzo mocno dyskutowana, burza mózgów, różne propozycje, różne warianty. Tutaj akurat na tej ścianie mieliśmy o tyle ciekawe rozwiązanie, nam wyszło zupełnie niechcące, bo tak był usytuowany budynek, że na tej jednej ścianie mieliśmy tak naprawdę trzy strefy słoneczne. Na dole mieliśmy strefę bardzo cienistą, w środkowej części była taka półcienista, mieszana. Światło dociera tam latem i jest troszeczkę krócej, natomiast ta górna część, sama góra tej ściany jest nasłoneczniona praktycznie cały czas, również w zimie dociera tam światło, więc tutaj musieliśmy tak naprawdę ten dobór zrobić bardzo zróżnicowany i uwzględnić te wszystkie trzy strefy nasłonecznienia. Tutaj już pierwsze zdjęcie, tak, po zakończeniu wykonania konstrukcji. Ściana ma wysokość, właściwie przebiega tak przez 4 piętra, 15 metrów wysokości, 10 metrów szerokości. W międzyczasie oczywiście wykonana cała ta infrastruktura, która jest niezbędna, czyli doprowadzenie wody, odprowadzenie nadmiaru wody, doprowadzenie prądu, ponieważ no tutaj wszystkie te infrastruktury muszą być precyzyjnie wykonane i cała ściana jest tak naprawdę monitorowana przez cały sezon. Także prąd musi być, ponieważ jest sterowanie, są czujniki i musimy mieć na bieżąco wszystkie informacje, co się na tej ścianie dzieje, jakie są parametry. Tutaj już w trakcie montażu podłoża, całość wykonywana z rusztowania. Rusztowanie tak naprawdę wstawiane jest to. Potrzebna jest cała logistyka, w zależności od wysokości, kotwione lub niekotwione, stawiane tak naprawdę dwa razy. Inna odległość musi być dla konstrukcji, inna odległość dla naszych prac potem związanych z podłożem i sadzeniem roślin. Także logistyka duża i przedsięwzięcie spore. Tutaj takie robocze zdjęcia już z montażu. Widać tutaj na dole detal, jak wygląda system nawodnienia. On jest ukryty pod taką listwą z tej tkaniny, zapinaną na rzepa. Nad każdą kieszonką, system jest kieszeniowy, nad każdą kieszonką co metr mamy tutaj kroplowniki indywidualne, które nawodniają nam poszczególne kieszonki. I na dole jeszcze był, przepraszam, tak? Tylko widać kawałek systemu odwodnienia, prawda? I tak, robocze zdjęcie. Robocze, tak. Zdjęcie z montażu. Tak, prawda? Widać tutaj, jak to wszystko wygląda na roboczo. Tutaj jest pomieszczenie, w którym jest umiejscowione całe sterowanie, tak, oraz elektrozawory, czyli system nawodnienia i system sterowania, ta część techniczna, która jest poza ścianą. Na etapie projektowania bardzo warto jest wcześniej uwzględnić to miejsce zamawiającym. Oczywiście czym jest to bliżej, tym dla ściany jest lepiej. Znaczy generalnie dla inwestora jest lepiej, bo ponosi mniejsze koszty. Przy tak dużych ścianach jest to przede wszystkim serce całego naszego systemu, dlatego że mamy na ścianie zamontowane czujniki wilgotności, przede wszystkim gleby w poszczególnych kieszonkach, zwłaszcza w takim skomplikowanym projekcie jak Posejdon, gdzie właśnie mamy trzy strefy nasłonecznienia, a więc podlewanie musi być bardzo dobrze zarządzane przez sterowniki i poszczególne strefy muszą być oddzielnie podlewane i dzięki temu właśnie mamy możliwość utrzymania ścian w bardzo dobrym stanie przez cały rok.
Tutaj widać, że są akurat w tym przypadku cztery elektrozawory, cztery sekcje do nawodnienia, sterownik, tutaj jeszcze widać na roboczo narzędzia w pomieszczeniu, w którym całe to nasze sterowanie się znajduje. No i tutaj już widać, jak to jest zrobione docelowo. Filtry, urządzenia, pompa do nawozów, zbiornik do nawozów. To tak naprawdę wygląda to w ten sposób. Dla czterech sekcji, oczywiście kiedy sekcji nawodnienia jest więcej, kiedy ściana jest więcej, albo kiedy jest potrzeba wykonania większej ilości sekcji, wygląda to troszeczkę inaczej, ale cały układ i schemat jest bardzo podobny. Tutaj robocze zdjęcia z naszych prac, sadzenia roślin. Widać ten układ kieszeniowy, jak to wygląda, kiedy ściana jeszcze jest płaska, kiedy te kieszenie są jeszcze fabrycznie do transportu przygotowane i spłaszczone, mówiąc tak w cudzysłowie, potem już sadzimy roślinę i widać, jak to wygląda już na etapie prac. Dla tak dużych ścian oczywiście jest niezbędne sadzenie także z rusztowania. Zdarza nam się też sadzić ze zwyżek, no to wszystko w zależności od specyfiki projektu i wielkości ściany. A tutaj jeszcze może dodam, że w ogóle ta ściana jest w dziedzińcu, na dziedzińcu w patio, do którego nie ma w ogóle możliwości wjechania żadnym podnośnikiem, żadną zwyżką. Także tutaj wszystko to, co się działo, to było, musiało zostać ręcznie wniesione, złożone, zmontowane, potem wyniesione. Także lekko nie było. Tutaj etapy prac na rusztowaniu. To jest wygodne, ponieważ można jednocześnie sadzić te rośliny na różnych poziomach. Tak, to wtedy prace idą szybciej. A tu już widzimy etap demontażu rusztowania. Już wszystkie rośliny zostały posadzone, więc tak jak Pani wspomniała, ręcznie teraz wszystko musimy uprzątnąć, zdemontować rusztowanie i odsłonić ścianę. I tak naprawdę dopiero w trakcie zdejmowania tego rusztowania ta ściana się pokazuje, jak wygląda. Jest to taki bardzo, bardzo fajny moment przy wykonywaniu tych prac, ponieważ dopiero wtedy widzimy do końca, jak to wychodzi, bo jeszcze z rusztowaniem jest to słabiej widoczne. I tu już właśnie widać etap, kiedy cała ściana jest odsłonięta i pierwsze chwile po posadzeniu całej ściany i zdjęciu rusztowania. I w skali z człowiekiem. Tak. A to już efekt końcowy. Ściana już jest w całości posadzona. To akurat chyba było wykonane po około miesiącu od nasadzenia. Widzimy, jak ściana ładnie wygląda. Patio, tak. Przejęły patio w budynku Poseidon. Jeszcze robocze, jeszcze tak. Też nieskończone, ale za chwilę dojdziemy do dalszych zdjęć, gdzie będzie widać już cały efekt końcowy. Tutaj kawałek elewacji. Zdjęcie z domu. Ta zielona ściana skontrastowana właśnie ze ścianą szklaną. Zielona ściana naprawdę robi wrażenie. Tak, bardzo fajny kontrast. Jeszcze szczegóły. Pokazane rośliny, jak sobie dobrze radzą. Z tą zieloną ścianą jest tak, że oczywiście zawsze inwestorzy chcą mieć te rośliny zimozielone jak najbardziej przez cały rok. I tutaj zawsze się staramy spełnić te wymagania, o ile jest to możliwe, o ile pozwalają na to właśnie strony świata. Temat jest tutaj bardzo właśnie przez nas intensywnie badany. Dzięki temu, że tutaj mamy te trzy strefy, możemy wyciągać wnioski, notujemy sobie, sprawdzamy siebie i rośliny je tutaj, jak żyją, czy to wszystko jest ok, czy na przyszłość trzeba coś zmienić w nowych projektach. Tutaj widać geranium, żurawki kwitnące, pachysantra. A to już październik, kiedy cała ściana bardzo ładnie już wygląda. Akurat kwitnące rośliny już w tym momencie nie kwitły, ale ściana dalej jest bardzo efektowna i naprawdę cieszy inwestora. Jest to świetne tło do jakichś imprez, eventów, koncertów. Tutaj akurat tak się zdarzyło, że w Szczecinie był koncert i naprawdę tło dla koncertu wspaniałe. Żywa scena. A tutaj mamy możliwość pokazania Państwu właśnie tych ogrodów na dziedzińcu Warty Tower.
To akurat zdjęcie było zrobione w czerwcu 2021 roku, czyli po ponad 20 latach nasadzenia roślin. Możecie Państwo właśnie zobaczyć, jak ciekawa kompozycja powstała tutaj na elewacjach i jak niesamowity efekt można osiągnąć. Tak jak Beata mówiła na początku, mamy możliwość pielęgnowania tych ogrodów od samego początku i obserwowania, jakie cudowne miejsce mogło powstać w samym centrum Warszawy, ponieważ Warta to jest w samym centrum Warszawy i można tak niesamowite wyspy zieleni tutaj uzyskać. Może pokażmy jeszcze kornet, zdjęć. Kornet naprawdę fajnie tutaj się sprawdził. I kontrast oczywiście z elewacją i... Zdjęcie jest od środka. Tak. Mhm. Tutaj z nasadzeniami bukszpanów, które też tam są od początku i które intensywnie pielęgnujemy teraz, w szczególności tych programów z bukszpanem, które są na całym świecie. No i tutaj inne ujęcie. Kokornaki na linach. Tak, chrosty też pięknie komponują się z całością, więc rzeczywiście można piękne ogrody osiągnąć. Niestety żałujemy bardzo, że te ogrody są niewidoczne tak naprawdę dla każdego przechodzącego z ulicy. One są w dziedzińcach, a żeby to zobaczyć, trzeba po prostu wejść do budynku, tak, i dopiero widać je. Tak. A naprawdę nie mają łatwych warunków te rośliny tam, ponieważ z założenia, kiedy ogrody były wykonywane, miały być tam ogrody kawiarniane, miały być to takie miejsce spotkań, odpoczynku dla pracowników biurowca. Przypuszczam, że również dla gości i innych odwiedzających. No ale okazało się, że ze względu na to, że są tam takie wielkie techniczne, znaczy wielkie otwory w tej części okalającej tą wieżę i samą wieżę, zrobiły się niespodziewane jakieś takie zawirowania powietrza, efekt komina się stworzył tam w tych dziedzińcach i tak naprawdę nie ma tam dobrych warunków. Kiedy wykonywaliśmy te ogrody, sadziliśmy te rośliny w maju, w czapkach i w rękawiczkach, cały czas z ciepłą herbatą, ponieważ naprawdę było tam zimno, mimo że wszędzie indziej już była prawdziwa wiosna. W pełni tutaj jeszcze było niefajnie, nieciekawie, także rośliny właściwie mają tak tam cały czas. Później zaczynają tą wegetację, ponieważ jest tam po prostu chłodniej, ale widać, że jednak chcą żyć i właściwie no, ciężko mają, ale jakoś im to nie przeszkadza i dają radę. Bardziej ludzie tutaj nie dają rady, bo ogrodów kawiarnianych nie ma, nie powstały, albo powstały, zaraz się zwinęły. I tak naprawdę nic tam poza tym ogrodem nie funkcjonuje tak, jak miało funkcjonować w tych dziedzińcach. To jest nasza kolejna realizacja, którą robiliśmy w zielonych fasad w tamtym roku. Zaczęliśmy wiosną, skończyliśmy w lecie, ale też pielęgnujemy i też obserwujemy i wyciągamy wnioski z tej realizacji. To jest wycinek projektu wykonawczego nasadzeń na ścianie północnej akurat. Tutaj widać taki już przygotowany projekt z sekcjami podnasadzenia. Dla ułatwienia pracy dzielimy sobie to na sekcje i potem poszczególne sekcje, ekipy pracujące mają dużą łatwość w odczytaniu i posadzeniu roślin. Tutaj mamy już tą ścianę bezpośrednio po posadzeniu. Zaczęliśmy wcześniej, w marcu. Tak, to już była taka początek wiosny, a ściana już była zielona. Ściana jest narożna. Ta duża ściana ma około 167 metrów kwadratowych. Łącznie elewacja północna i elewacja północno-zachodnia. Ten mały fragmencik to jest północ, ta większa powierzchnia to północny zachód, zaraz po posadzeniu. Tutaj już czerwiec, czyli 2 miesiące później. Naprawdę bardzo szybko nam to wszystko zarosło, zaczęło kwitnąć. I tutaj widać ten kontrast tej nowej elewacji zielonej z tą tkanką miejską, starą,
z historyczną częścią Katowic, bo bardzo samo centrum Katowic, ściana jest bardzo fotogeniczna, jak możemy oglądać w social mediach, bo bardzo dużo osób robi zdjęcia i publikuje je. Także jest nam bardzo miło, że mogliśmy taki ciekawy akcent w samym centrum Katowic dodać. Także ściana naprawdę cieszy oczy. Tutaj jeszcze inne ujęcie, też z czerwca. Z drugiej strony tego budynku mamy ścianę na lewacji południowej. Ona jest mniejsza. Tu jeszcze inne ujęcie tej narożnej ściany. I ściana południowa w całej okazałości. Początek kwitnienia jednego z gatunków, który tam mamy. Na innych zdjęciach zaraz będzie widać, jak to było w rozkwicie widoczne. Jeszcze ściana narożna i tutaj widać kampanulę, jak sobie kwitnie. Koniec czerwca i tak naprawdę pełny efekt tej ściany widoczny. A tu już jesteśmy w lipcu i tym razem możemy Państwu pokazać serwis ze zwyżki. Także tutaj mamy dostęp tylko za pomocą zwyżki, aczkolwiek okazało się to też bardzo wygodne rozwiązanie, więc serwis bardzo sprawnie tutaj się odbywa. Tak, bo nie powiedziałyśmy, że tą ścianę w Posejdonie, którą mamy w Szczecinie, ze względu na to, że tam właśnie nie ma możliwości wjechania żadnego sprzętu na dziedzinie, serwisujemy tylko i wyłącznie metodą alpinistyczną. Także jest to trudniejsze, ale robimy to już kilka sezonów i jakoś nam się to udaje. O, tutaj w całej okazałości właśnie ściana w lipcu 2021 roku. Widać, tak, że już rośliny tak zasłoniły całą powierzchnię, kieszenie są w ogóle niewidoczne. I to już jest ściana po przycięciu, tak, po serwisie. Po serwisie. Tak, to jest po przeserwisowaniu, ponieważ wcześniej bo naprawdę już wszystko tak urosło, że było wręcz po prostu potrzeba przycięcia, żeby to wyglądało ładnie, żeby te wszystkie wzory, które zostały zaprojektowane na tej ścianie, w uzgodnieniu z architektami, żeby były czytelne i żeby były tak jak powinno być. I to z kolei listopad mamy, także proszę spojrzeć, jak malownicza jest ta ściana i tak naprawdę o każdej porze roku można obserwować zmieniające się rośliny i jak bardzo ozdobna jest taka ściana. I tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli nie wszystkie rośliny są zimozielone, a tak jest, bo nie wszystkie są, gdybyśmy musieli zrobić ścianę z roślin tylko zimozielonych, mielibyśmy bardzo nieduży wybór gatunków, a na ścianie, gdzie mamy tutaj trochę zachodu, trochę słońca, to słońce tam mocno operuje mniej więcej od godziny 12-13, byłoby to też bardzo duże ograniczenie dla nas. To tu widać, że pomimo tego, że te rośliny nie są w 100% zimozielone, przy odpowiednim zaprojektowaniu i fajnym wzorze, to nawet te rośliny, które są gdzieś tam, prawda, z przysuszonym brązowym liściem, czy też jakieś przeprawiające się, nawet niektóre bez liści, to jednak wszystko razem spójnie, dobrze zaprojektowane, wygląda i tak bardzo malowniczo i ładnie i dekoracyjnie. To jeszcze spojrzenie na drugą ścianę. Ściana południowa. Ściana południowa zdecydowanie trudniejsza, ze względu na to, że jest to bardzo mocno tam operuje słońce i mamy tutaj dużo mniejszy dobór gatunków możliwy do zastosowania. A tym razem mamy zdjęcie ze stycznia, czyli nawet zimą ściana może wyglądać naprawdę efektownie. To jest zdjęcie z połowy stycznia. Mieliśmy w okresie świątecznym bardzo duże mrozy. Obserwowaliśmy na naszej ścianie tutaj duże amplitudy powietrza. Pamiętam chyba w drugi dzień świąt to było temperatura była minusowa i to było chyba na kilkanaście stopni w nocy. Natomiast w ciągu dnia na ścianie południowej było plus 22 stopnie. Także amplitudy naprawdę bardzo duże. I to ściana też w styczniu tego roku. Mamy kolejną naszą realizację, całkiem inny też projekt i całkiem nowe wyzwanie. To z kolei był projekt rewitalizacji budynku, który był przemysłowy. Znajduje się on w samym centrum Londynu w City.
Budynek to Empire House i było nam bardzo miło móc uczestniczyć w tym projekcie. Tutaj akurat mamy na patiach na dwóch poziomach zaprojektowane zielone ściany, co razem stanowiło duże wyzwanie, bo mieliśmy cztery powierzchnie do zagospodarowania, czyli całość składa się z czterech zielonych ścian. Tutaj możecie Państwo zobaczyć ściany zaraz po nasadzeniu, kiedy jeszcze budynek nie był oddany jako biurowiec. To z kolei jest zdjęcie z samej realizacji. Już Państwo widzicie, w tle są przygotowane kieszenie zainstalowane, przyjechały rośliny i ekipa właśnie zabierała się tego dnia za sadzenie. To też było wykonywane z konstrukcją przez nas i mieliśmy duże utrudnienia tutaj, ponieważ był to budynek zabytkowy, trudno, nie mogliśmy się tutaj do niektórych fragmentów elewacji w ogóle dotykać, stare cegły, które tak naprawdę też się kruszyły, więc to nawet by to było niemożliwe, żeby tam się do nich przykręcać. Także też taki projekt bardzo nietypowy i wymagający. A tutaj właśnie już pierwsze efekty nasadzenia, widzicie Państwo. To były takie studnie, tak, to były takie studnie troszeczkę i tutaj widać górę tej studni, już w tle normalna ulica i elewacja budynku, a tutaj nasza ściana na samej górze. Tutaj zdjęcie od dołu, już posadzenie. Po posadzeniu, już takie już na bogato rozrośnięte. Tutaj przykładowy projekt wykonawczy jeszcze naszej innej realizacji, którą robiliśmy w Mrągowie. Zielone ściany niestety tutaj nie pielęgnujemy, więc tutaj nie możemy wyciągnąć wniosków z tego, jak to tam sobie daje radę, ale może kiedyś przy okazji przejeżdżając zobaczymy, jak to wygląda. Niestety nie mieliśmy pielęgnacji i tutaj nie możemy nic więcej powiedzieć poza tym, że zostało to wykonane. To jest przykładowy projekt, to była ta ściana narożna, projekt taki wykonawczy. Tutaj jest wykonanie jedno z elewacji, to jest tuż po posadzeniu tej ściany. Druga strona. No niestety nie mamy zdjęć jakby późniejszych, ponieważ nie pielęgnowaliśmy, więc nie wiemy, jak to się tam zachowuje, no ile sobie dają radę z utrzymaniem tego. Jeszcze chcielibyśmy pokazać na koniec nasze stanowisko badawcze, które znajduje się przed naszą siedzibą w Warszawie. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zbudowaliśmy dwa stanowiska, jedno stanowisko referencyjne, a tutaj widzicie Państwo nasz domek, który jest pokryty z czterech stron świata zielonymi ścianami. Nasze budynki są usytuowane zgodnie ze kierunkami stron świata, dlatego że chcieliśmy mieć obserwacje na każdej elewacji, także mamy ścianę południową, północną, wschodnią i zachodnią. Dzięki temu możemy wypróbować dużą ilość gatunków. W pierwszym roku, kiedy rozpoczęliśmy badania, testowaliśmy na ścianie na przykład wschodniej zioła oraz na przykład poziomki truskawki, które też bardzo fajnie się sprawdziły, dlatego że tutaj naszym pomysłem przewodnim było to, że przecież zielona ściana może być idealnym nie tylko elementem wzbogacającym na przykład patio jakiejś restauracji, ale też może być po prostu źródłem ziół, przypraw, także też polecamy. Funkcja użytkowa. Tak, też polecamy tego typu rozwiązania. A tutaj kolejny etap naszego eksperymentu, nasze stanowisko badawcze już po roku od funkcjonowania, po prostu zdjęliśmy jeden panel. Na zdjęciu po lewej stronie możecie Państwo zobaczyć, jak idealnie wygląda elewacja po roku użytkowania ściany. Ściana była idealnie sucha, żadnych zawilgoceń, żadnych przebarwień, nic się z nią nie działo. Element systemu nawadniania, linia krokulująca została wyjęta z tunelu u góry panelu i w ten sposób to wyglądało. I ten panel z roślinami, które widzicie Państwo na prawym zdjęciu, został zważony po intensywnym podlaniu i taki metrowy panel, 1 m2, ważył dokładnie 27 metrów. Wybraliśmy ten panel ze względu na to, że były najbardziej rozrośnięte rośliny i chcieliśmy właśnie sprawdzić, ile taki panel dokładnie waży, a następnie z powrotem zamontowaliśmy ten panel, rośliny sobie dalej żyją. Także mieliśmy też możliwość sprawdzenia, że naprawdę system bardzo dobrze się sprawdza. Jest łatwy demontażu i jest lekki. Jest nawet lżejszy niż podajemy w kartach technicznych, ale tak musi zostać. Tak, żeby po prostu były pewne zapasy. Tutaj konstruktorzy mają problemy, jak obliczyć te
te współczynniki. Prawda? Jest to nietypowe rozwiązanie i tutaj lepiej zawsze, żeby było oczywiście na plus niż inaczej. Jeszcze macie Państwo możliwość zobaczenia, jak właśnie powstało nasze stanowisko badawcze. Domek jest zbudowany normalnie, tak jak w technologii budowlanej, zgodnie z wszystkimi normami budowlanymi. I po 2 latach badań Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie miał możliwość już obliczenia po prostu pierwszych tutaj zysków, jeśli chodzi o termoizolacyjność budynku. Okazało się, że nawet na naszym małym stanowisku badawczym można by było zaoszczędzić około 8,3% energii latem, jeśli byśmy chłodzili ten budynek. Natomiast zimą było to 8,4% w budynku z zieloną ścianą było cieplej niż na stanowisku naszym referencyjnym. Czyli tak jak też potwierdzają badania angielskie czy też hiszpańskie, będzie to realny zysk, jeśli chodzi o koszty utrzymania budynku. A tu jeszcze chcieliśmy na końcu pokazać drugą naszą zieloną ścianę. Tym razem jest to system, który ma 36 kieszeni na metr kwadratowy, ponieważ w poprzednich projektach Państwo widzieliście 49 kieszeni na metr kwadratowy. Te kieszenie są większe, a więc pozwalają nam posadzić większe rośliny. Mamy też możliwość posadzenia tutaj małych krzewinek. My mamy tutaj na przykład u siebie też kosmiczne. Tak, eksperymentujemy sobie z krzewami, tak, śnieguliczka, irga i inne gatunki, które tutaj sobie dostajemy na miejscu i będziemy wprowadzać w następnych projektach. Oczywiście, tak jak już Beata wcześniej wspomniała, każdy projekt się zaczyna od bardzo dokładnej analizy nasłonecznienia i to jest właśnie pokazane. Strefy klimatyczne. Klimatycznej. I to jest właśnie pokazane dla naszej tej ściany z 36 kieszeniami i dopiero na podstawie tych wszystkich analiz i badań możemy dobierać gatunki na naszą ścianę. Tu jeszcze jest pokazany przykładowy układ roślin na zielonej ścianie, jak to wygląda. Mówimy, dzięki temu, że mamy już tyle obserwacji i możliwość obserwowania na różnych elewacjach budynku, rzeczywiście możemy coraz ciekawsze projekty tworzyć. Dużo by jeszcze można było o tym mówić, o tym jak na przykład, nie wiem, o tym na przykład, że na etapie powstawania takiej ściany bardzo ważne jest od razu z inwestorem przegadać temat serwisowania, jakie będzie miał możliwości, jeżeli nie będzie możliwości podjechania sprzętu pod ścianę, czyli z wyżki, no to wiadomo, że trzeba zaopatrzyć właśnie tą ścianę w system alpinistyczny, trzeba ustalić rozstawy, także jest to wszystko już na etapie projektowania, wykonywania budynku pilne do ustalania, żeby potem nie było problemów z obsługą takiej ściany. To chyba wszystko tak na szybko. Tak. Bardzo Paniom dziękuję za świetną prezentację. Jestem pewna, że nasi dzisiejsi goście dostali naprawdę pokaźną dawkę inspiracji oraz możliwości, jakie daje zielona ściana, zielona fasada. Pojawiło nam się jedno pytanie od Pana Wojciecha, ale wydaje mi się, że już zdążyły Panie odpowiedzieć, ponieważ tutaj była prośba o rysunki i przekroje detale, które w późniejszej części tak, prezentacji... Tak, dziękuję bardzo, zostało wyczerpane to. Tak jest, których pojawiło się naprawdę sporo. Od Pani Katarzyny już pojawiła się prośba o cennik, także myślę, że połączę Panie mailem, żeby już można było się spokojnie wymienić takimi konkretnymi informacjami i porozmawiać już, jakby wyglądała współpraca na konkretnych projektach. Ale może w międzyczasie, teraz szczególnie pod koniec, kiedy pojawiło się naprawdę bardzo dużo przykładów i też ten projekt badawczy, który przedstawiłyście, też pokazuje nam zupełnie inne światło na to, jak można współpracować właśnie przy kreowaniu bioróżnorodności. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie naszym dzisiejszym ekspertkom z firmy Hadart? Cisza.
To w takim razie, żeby nieco ośmielić, bo mamy jeszcze parę minut czasu, mam pytanie o pielęgnację takiej ściany, ponieważ tutaj było wspomniane, że zaopatrujecie inwestycje w fasady, które również, o które również dbacie, które również poddawane są pielęgnacji przez Was. Jak często trzeba przyjeżdżać, jak wygląda taki proces właśnie pielęgnacji takiej ściany? Już tutaj nie chcę mówić o Posejdonie, ponieważ to jest chyba nadal największa zielona ściana w Polsce, która ma największą rozpiętość, ale przy takiej standardowej. Jak to wygląda, ile czasu to zajmuje, jak to wygląda pod kątem takim operacyjnym? Znaczy zawsze zakładamy, że będą to minimum 4 wizyty w roku. I tak trzeba zakładać, i tak raczej inaczej nie będzie. Tak po prostu musi być, żeby to wyglądało ładnie. A oprócz tego, że są te 4 wizyty w ciągu roku, no to ta ściana jest przez nas cały czas monitorowana. Ze względu na to, że jest to zaawansowana elektronika, mamy tam te czujniki temperatury, czujniki wilgotności, tak naprawdę zaglądamy do tych parametrów tej ściany praktycznie codziennie. I nie można tutaj powiedzieć, że jesteśmy zwolnieni z tej obserwacji w zimie, ponieważ też to robimy. I tak naprawdę możemy sobie ustawić na tej elektronice jakieś tam powiadomienia, alarmy dołącza, automatykę pełną, ale tak naprawdę wiemy, że i tak trzeba po prostu oko ludzkie i to, co sami zobaczymy, są niezastąpione. Oprócz tego jeszcze mamy takiego koordynatora serwisów zawsze, w każdym miejscu, który oprócz tego, że właśnie monitorujemy tę ścianę codziennie, on tam przychodzi, ogląda tą ścianę po prostu wizualnie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności od pory roku. Taka osoba jest, robi nam zdjęcia, monitoruje to wizualnie i po prostu nam przysyła też informacje na bieżąco pod ściany. Także no to jest tak, że jest to monitoring całoroczny. Trzeba mieć też świadomość tego, że trzeba to robić. A jak długo trwa jedna z takich 4 wizyt, które są przeprowadzane przez Was w ciągu roku? Ile czasu to zajmuje średnio? Mniej więcej to są 2 dni pracy, tak trzeba zakładać. Zależy od tego, czy jest, też od pory roku, tak? Jeżeli tak jak tutaj było w czerwcu, widać, że był bardzo duży przyrost roślin, więc to ściana wymagała dużego cięcia intensywnego. Zawsze mamy jakieś wymiany, szczególnie na tych pierwszych ścianach. Znaczy, na przykład w tym roku po 2 czy 3 sezonach zimowych musimy się pochwalić, że w Szczecinie wymiany żadnej nie będzie chyba. Tak to na razie nam wszystko wskazuje. Ponieważ już jakby też widząc, które rośliny się najlepiej sprawdzają w danym miejscu, wyciągamy wnioski i po prostu sadzimy, uzupełniamy już tylko takimi gatunkami, które w danym miejscu po prostu najlepiej rosną. No i oczywiście to też trzeba brać pod uwagę, czy po zimie jakaś tam pierwsza wizyta, uzupełnienie dosadzeń, to też jest istotne, to też zajmuje pewnie jakiś tam dzień, więc trzeba ten czas zarezerwować. Super, bardzo dziękuję. Także już wiemy nie tylko jak komponować zielone ściany, ale też jak o nie dbać. Tutaj zgłasza nam się Bartosz. Bartosz, czy chciałbyś zadać pytanie? Tak, bardzo proszę, dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Marcol, reprezentuję firmę Aru Polska i chciałem podpytać, niestety nie mogłem dołączyć od samego początku, więc mam nadzieję, że ten temat nie był poruszany. Czy robili Państwo jakieś badania w zakresie jakby bioróżnorodności tych ścian? Czy zidentyfikowali Państwo jakieś, powiedzmy, gatunki, domyślam się owadów, bo pewnie ptaki są jakoś niespecjalnie mile widziane na takich ścianach. I czy jakieś tutaj doświadczenia Państwo mają z tego obszaru? To bym musiała zapytać działu serwisowego. Akurat teraz tego nie wiem, ponieważ to oni tak naprawdę tam są na bieżąco przy tych ścianach.
chyba można najwięcej powiedzieć na temat szkodników. Jest to też jakaś bioróżnorodność, oczywiście żartuję. Mieliśmy raz w Szczecinie wiosną nalot mszyc na ścianie, więc no tutaj niestety trzeba było jakoś tam temu zapobiegać potem. Natomiast jeżeli chodzi o, no na pewno staramy się stosować rośliny kwitnące, są też elementem tych ścian, więc przypuszczam, że owady tam są, ale tak naprawdę takich badań szczegółowych my nie mamy, a jeżeli chodzi o to, co tam jest, to muszę poprosić dział serwisowy, żeby dał jakiś raport. Może to dobre pytanie, bo możemy o to nasze doświadczenie uzupełnić. Może to być kolejne wyzwanie dla waszego materiału badawczego na ściankach przed waszą siedzibą. Także tutaj Bartosz, tym pytaniem na pewno też... pszczoły były. U nas przy siedzibie były pszczoły, tak? To na pewno były, ponieważ to widzieliśmy. Natomiast no, na tych ścianach w miastach, no, one są wysoko, no to właściwie można zaobserwować tylko podczas tej pracy serwisowej. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań na tą chwilę, bo na pewno po dzisiejszej prezentacji mają Państwo dużo do przemyślenia, też dużo ciekawych przykładów się pojawiło. Także tym bardziej zachęcam do kontaktu już po naszym dzisiejszym spotkaniu z naszymi ekspertkami. Była z nami pani Beata Mitrus-Kasprzak oraz pani Joanna Góralewicz z firmy Hazard. Także raz jeszcze paniom i państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania w ramach webinarów PLGBC. My dziękujemy i zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.